Bitwa o Monte Cassino to w rzeczywistości cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w rejonie klasztoru na Monte Cassino w 1944 roku. Zacięta walka Polaków i wojsk sprzymierzonych doprowadziły do opanowania 18 maja kluczowych pozycji obronnych. Bitwa ta uznana jest za jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny światowej. W czasie walk, trwających 4 miesiące, zginęło 4 tysiące polskich żołnierzy. Heroiczną walkę pod wodzą generała Władysława Andersa dostrzegł korespondent wojenny BBC, który donosił już 13 maja 1944 roku, że Polacy walczą jak lwy.